Jak się pan... No już chwila przerwy, dwie minuty. Jak się pan czuje w nowej roli tej samorządowca? Z ostatniego miejsca na pierwsze wyszedł. No dziękuję, wybaczę za zaufanie. Bo to nie ode mnie zależy. No ale też swoją postawą, jak znanym człowiekiem być na Bochni i okolicach. Starałem się, ale muszę docenić wszystkie kandydatów ode mnie z listy, bo bez ich głosu, bez ich wsparcia oczywiście jako lista bez dobrego wyniku nie chcę. To jest gra zespołowa, panie Kubacz. Tak, życzę powodzenia jako radny tej kadencji.